Witamy. Długi weekend, więc długo zbieraliśmy się do podsumowania. Dokładnie tak. A działo się dużo. No przede wszystkim duży sukces Grześka Grzyba. Tak, Grzesiek Grzyb i Robert Hundla wygrali trzeci raz z rzędu rajd Preszow, objęli prowadzenie w mistrzostwach Słowacji i przypuszczam, że przy dyspozycji konkurencji i przy dyspozycji Grześka i Roberta to jest szansa na kolejne mistrzostwo Słowacji. Zresztą jest na mktv.pl do obejrzenia relacja z tego wydarzenia. To właśnie, ja oglądałem już te materiały i muszę powiedzieć, że on naprawdę jeździ coraz szybciej. Jeździ rzeczywiście szybko, odpowiednio dostosowane tempo do warunków, bo było też mokro, więc no, tylko pogratulować. Szykuje się fajny pojedynek w Mistrzostwach Polski w związku z tym. Zdecydowanie tak. No i Sebastian Frycz, bardzo lubiany przez... To jest duże, może nie zaskoczenie, ale Sebastian Frycz i Tomasz Spurek zajęli czwarte miejsce w rajdzie czeski Krumlov, drugie miejsce w grupie N. Była duża szansa na zwycięstwo w grupie N, czyli teraz to się klasa trzecia bodajże nazywa, no ale niestety awaria samochodu i różne niedociągnięcia ze strony czeskiego zespołu nastąpiły, ale rzeczywiście po dość długiej przerwie w rajdach Sebastiana i ten to walka w czołówce klasyfikacji generalnej z zawodnikami typu Kopecki, Pech, SAP Kalapi, czy Milan Jakiasz, który debiutował Citroenem DS3 R5, to naprawdę napawa optymizmem. Zresztą jak rzadko Sebastian Frycz jest bardzo optymistyczny. Po tym rajdzie też wypowiedź w mktv.pl. Polecamy. Oczywiście. No i teraz ulubiony temat kibiców. Czy coś Kubica powiedział ciekawego przed rajdem Argentyny? No, za chwilę będzie wypowiedź Roberta Kubicy przed rajdem Argentyny, która była nagrana po rajdzie Portugalii, więc tak naprawdę jest tam więcej o rajdzie Portugalii niż o rajdzie Argentyny. Następnym rajdem będzie nas rajd Argentyny. Sądzę, że no, ostatni okres jest dosyć trudnym okresem, nie można ukrywać, chociaż nie jest to najtrudniejszym okresem w życiu, ale jednak no, częste pomyłki i szczególnie dzisiejsza, wczoraj to był tak naprawdę no, wypadek przy pracy rajdowy, za bardzo trochę przyciąłem, ale dzisiaj źle usłyszałem, także nie powinno się to zdarzyć. Sądzę, że będzie trzeba spokojnie zresetować wszystko i może wrócić parę kroków w tył, jeśli chodzi o naukę i o jazdę. I miejmy nadzieję, że Argentyna już na pewno nie będzie łatwym rajdem, ale będzie lepszym rajdem dla nas niż Portugalia. Robert jakby nie za wiele więcej ma do dodania z tym, że musi coś zrobić, musi jakby chyba trochę odpuścić, musi inaczej podejść do rajdu Argentyny. W najbliższy weekend wraz z Maćkiem Szczepaniakiem wystartują w tym rajdzie. Jest to piąta runda Mistrzostw Świata. No i będziemy trzymać kciuki, bo rajd jest naprawdę bardzo trudny i z tego co widać już po zdjęciach z zapoznania to może być trudniejsze niż się wydawało, bo jest tam mokro i błoto. No właśnie, niestety materiałów nie będzie u nas, ale za to jak to z Mistrzostw Świata, to kroniki w TVP po wiadomościach sportowych. Ale my będziemy też podsumowywać wydarzenia. Może nam się uda. Miejmy nadzieję. No i teraz mamy następny Rallycross Mistrzostwa Świata. Tam się dzieje. Tam się dzieje, tam się bardzo dużo dzieje. Odbyła się pierwsza runda Mistrzostw Świata, w ogóle nowy cykl. Do tej pory były to Mistrzostwa Europy. Jest w tej chwili tam mnóstwo zespołów fabrycznych. Rzeczywiście to sprawia bardzo, ale to bardzo dobre wrażenie, bo jest i Citroen, jest i Volkswagen, jest i Ford, jest i Peugeot, więc tam prowadzony zresztą przez wielokrotnego mistrza Europy Hansena. Mamy też Polaków, Bohdan Ludwiczak, mamy Krzysztofa Skorupskiego, mamy też Arona Domżałę, który wystartował, nie wiem czy jednorazowo w tej rundzie, to było w Portugalii, w Montalegre. No niestety i Skorupski, i Ludwiczak borykali się z ogromnymi awariami, a Domżała odpadł w półfinale, nie dostał się do finału, ale i tak trzeba zaliczyć ten weekend do udanych, a wygrał nie kto inny jak mistrz świata w rajdach z 2003 roku, czyli Peter Solberg. Zobaczymy, co się będzie działo dalej, ale naprawdę zapowiada się wyśmienity sezon w tej dyscyplinie. No i teraz trochę o piasku z polskim wątkiem.
z bardzo fajnym polskim wątkiem, czyli Nasser Al-Attiyah i Giovanni Bernacchini wygrali trzeci rajd w mistrzostwach Bliskiego Wschodu, trzeci raz z rzędu wygrali rajd Jordanii. Relacja dzięki naszym bliskowschodnim korespondentom też w MKTV.pl, a pilotem Nassera Al-Attiyah jest Giovanni Bernacchini, który w tej chwili na co dzień mieszka w Krakowie. W pięknym mieście. W pięknym mieście z piękną małżonką. No to z podsumowania, naszym zdaniem, to wszystko. Dziękujemy.